Pracowałam jako technik weterynarii i pojechałam z moją koleżanką do mojej mamy, która pracuje w biurze na kolei i powiedziała coś w stylu: słuchaj, a wiesz, że teraz biorą kobiety na maszynistów? Ja tak mówię, naprawdę? To jest coś w sumie nowego, jakby nie patrzeć, nie? I jakoś nie chciało mi to dać spokoju. Witam, czy możemy podjechać pod tarczę manewrową? Dla mnie to jest praca marzeń, ponieważ ja mogę się tutaj rozwijać. Mogę się piąć w górę, mogę się czegoś więcej nauczyć i dlatego mi się to bardzo podoba. Bo tutaj nigdy nie jest oczywiste to, co się wydarzy. Zawsze trzeba tu myśleć i wiedzieć, co się robi. I dlatego właśnie to jest coś, co ja lubię. Dobrze, dziękujemy. Jedziemy do tarczy. Dziękuję. W większości jeszcze jest to męski świat, no bo nie ukrywajmy, jednak jeszcze większość mężczyzn pracuje w zawodzie maszynisty. Ten postęp samej technologii pociągów poszedł już tak w górę, że myślę, że kobiety naprawdę dadzą sobie spokojnie radę już z danymi pojazdami, chociaż wiadomo, no trzeba wiedzieć wiele o nich. No nie są to już parowozy, tak? Wiadomo, nie musimy już tutaj dorzucać węgla. Więcej kobiet na kolei to dobra przyszłość. A to wszystko dlatego, że świat teraz idzie do przodu mocno, co wszyscy już zauważyliśmy. I Polregio potrafi jakby docenić kobiety, dzięki czemu idzie jakby z duchem czasu. Bo właśnie teraz kobiety mają jakby taki swój przełom, razem z mężczyznami oczywiście, nie mówiąc, że nie. I myślę, że to naprawdę idzie w dobrym kierunku, że coraz więcej już możemy, nie? Że jest wszystko na równi. To jest służba, bo my się udajemy na służbę, a nie do pracy. Jednak no, my pracujemy w różne dni w tygodniu i święta, nie święta, tak naprawdę no, jest tego trochę. Podejdę troszeczkę. I dlatego no my idziemy jakby jako państwo. Idziemy na służbę, a nie do pracy, nie? Nazywam się Natalia Ferlin i szkolę się na maszynistkę w Polregio Kujawsko-Pomorskim Zakładzie w Bydgoszczy.